$100 dla graczy Fortnite od Epic Games to wcale nie fake. Trwa nowa promocja, którą organizuje Epic Games i jest ona głównie skierowana z tego co wiem dla graczy Fortnite'a i za darmo można dostać $100. Jest naprawdę real, nie jest wcale fake i w tym materiale powiem wam właśnie wszystko, co wiem na temat tej promocji, kto może wziąć udział, co za to dostaniecie, na czym to nie polegało, no i dlaczego Epic Games coś takiego organizuje. Dużo osób właśnie pisało mi w wiadomościach prywatnych, czy wiem coś na temat tej promocji, czy właśnie będę brał udział, na czym to polega, no i stwierdziłem, że po prostu warto nagrać taki materiał, żeby każdy wiedział na czym to polega, no bo nie powiem, że informacje na ten moment jest dosyć ciężko zdobyć. Wy jeszcze drodzy widzowie, pamiętajcie oczywiście o subiku, łapeczce w górze, dlatego że odcinki live są cennie z Forza, także serdecznie zapraszam, a i gorąco was zachęcam do wpisania kodu twórcy SayCamper, który jest tutaj pode mną. Mega będzie miło, jeśli po prostu wpiszecie mój kodzik i będziecie robić z nim zakupy, bo pomagacie mi wtedy tworzyć kanał. A teraz do rzeczy. Epic Games organizuje promocję, w której będziecie mogli dostać za darmo gift card do Amazona o wartości $100. $100 jest to około 400 zł i ta promocja jest głównie skierowana do graczy Fortnite'a, z tego co mi wiadomo. I faktycznie nie jest to jakieś wyłudzanie danych, nie jest to jakaś fake promocja, tylko faktycznie jest to promocja od Epic Games. Wy dostajecie $100 Amazon gift carda, ale musicie coś zrobić. A co takiego musicie zrobić? Pierwsze co, no to oczywiście musicie spełniać wymagania, żeby się do tego zapisać. No i tutaj niestety dużo osób nie będzie mogło wziąć udziału i tu już mówię właśnie na początku, dlatego że ta promocja jest niestety skierowana w tym momencie do graczy głównie USA, którzy znajdują się w USA. No i drugim jakby tutaj warunkiem jest, żebyście po prostu mieli 18 lat skończone, także no niestety główny warunek, żebyście mieli jednak 18 lat i byli w tym USA. No i tutaj od razu powiem, nie mam pojęcia jak to wychodzi, jeśli na będziecie próbowali jakieś VPN czy jakieś zmiany właśnie lokacji, czy być może nawet zadeklarujecie, że jesteście w USA, a nie jesteście. Nie mam pojęcia czy to nie działać, nie wiem jak oni to będą weryfikować, są to informacje z ich strony na temat tej promocji. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to link będzie w opisie, będziecie mogli też sobie sami to sprawdzić. Z tego co wiadomo, po prostu musicie tam być w USA, no jest to taka jakby standardowa właśnie rzecz na temat tych właśnie promocji, bo większość jednak tych naszych eventów Fortnite'owych ma jakiś tam region lock. Nawet te turnieje streamerów, które na przykład ja wam nagłaśniałem, też miały region locka, ale wiem, że dużo widzów na ekran bierze udział we wszystkich turniejach i normalnie dostaje nagrody. W tym wypadku nie wiem jak to jest zrobione i też nie będę wam polecał brać udział, jeśli nie jesteście w USA, także róbcie to zgodnie tutaj z prawdą oczywiście. Nie mam pojęcia jak to wszystko działa, ja tylko was informuję. No i co będziecie musieli zrobić, żeby otrzymać jakby ten gift card, $100, przepraszam bardzo. No generalnie jest to dosyć proste, dlatego że Epic Games robi taką promocję, gdyż zbiera informacje na temat nowego ich produktu, być może jakiegoś nowego tutaj nowych zmian, no i polega to na tym, że dostajecie właśnie dwa terminy, 7 i 8 kwietnia, no i do wyboru macie 4 przedziały czasowe. I co będziecie musieli zrobić? Będziecie musieli po prostu z Epic Games jakby porozmawiać prawdopodobnie na Zoomie, to jest właśnie wpisane, że przez 1,5 godziny będziecie robić taki jakby wywiad, być może takie przedstawienie gry będziecie mieli, czy jakiegoś właśnie tutaj evenciku, no i po prostu będziecie musieli się podzielić waszą opinią na ten temat. Dodatkowo będziecie musieli pobrać aplikację Partek, być może przez nią będzie coś wyświetlane, nie mam pojęcia do czego ona służy, ale generalnie wszystko sprowadza się do tego, że Epic Games po prostu wam pokaże być może jakiś swój nowy produkt, być może jakieś zmiany i wy prawdopodobnie będziecie musieli po prostu jakby swoje zdanie wyrazić na ten temat, prawdopodobnie czy wam się to podoba, czy właśnie będziecie chcieli, żeby coś tam zmienili, być może jakąś wypełnić ankietę i tak naprawdę będzie wszystko proste, no bardzo proste. To jest jeszcze taka notka, że jeśli na przykład jesteście graczem padowym, preferujecie właśnie granie na przykład na padzie, na kontrolerze, to jedne co, to musicie mieć Microsoft Xbox Controller, więc być może będzie również tutaj jakiś motyw Microsoftu. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale po prostu takie mają wymagania. Także to są tak naprawdę wszystkie wymagania. No jak widzicie jest to mega proste, no bo tak naprawdę dostajecie $100 za to, że Epic Games coś tam wam pokaże, wy jakby swoje zdania na ten temat wyrazicie i to jest tak naprawdę wszystko fajne, no fajne. A dlaczego taka promocja jest? Dlaczego? Bo to aż wydaje się za dobre, no ale tutaj od razu mówię, promocja jest skierowana do graczy USA, a w USA jak wiecie dużo więcej się zarabia, więc jest to dosyć logiczne, że jeśli poświęcicie na te 1,5 godziny, nawet na tą rozmowę z Epic Games, czy na właśnie zapoznanie się z grą, no to wiadomo, że muszą dać wam jakieś najlepiej tutaj wynagrodzenie, a że w USA jest po prostu dużo wyższe stawki, no też ta nagroda na kat nie jest właśnie $20, a jest to, także jest to dosyć logiczne. I tutaj od razu powiem, że już dosyć dużo leakerów tutaj tweetuje na ten temat. Ja na przykład te informacje tutaj niektóre zrobiłem od FireMonkey'ego, generalnie link do tego też. No i dużo graczy w USA już się właśnie hypuje na to, no bo jest to po prostu dobry deal za parę tak naprawdę tutaj, no
troszeczkę czasu, nie wiem, 2 godzinki, macie 100 dolarów, fajny deal, fajny, no i wiem, że dużo osób będzie brało udział. Jeśli ktoś będzie chciał, no to oczywiście link jest tam w opisie, śmiało będzie mogli wziąć udział. My niestety w tym momencie nie możemy brać jakby tutaj z Europy udziału, niestety nie ma takiej możliwości, czy będzie taki event również dla nas. Tutaj wam powiem szczerze, że nie wiadomo, moim zdaniem być może kiedyś coś takiego zrobią, dlatego, że jest to właśnie takie standardowe zbieranie opinii, ale że Epic Games prawdopodobnie jakiś mega fajny produkt będzie chciał wprowadzić, albo coś po prostu będzie chciało ogarnąć i że jest to dla nich ważne, to po prostu dają taką nagrodę, żebyście się również przyłożyli i to na poważnie potraktowali. Także być może również my kiedyś takie coś dostajemy, jakieś inne regiony, no bo pewnie Epic Games będzie chciało też dla innych regionów coś takiego sprawić. Być może dostajemy jakieś ankiety, tutaj niestety nic nie wiadomo na ten temat, tylko ja was informuję, jak to wygląda. Tutaj dużo też osób właśnie się na przykład już zahajpowało z moich widzów i już myślało, że no mogli odebrać. Niestety, no tutaj nie mam pojęcia, jak to właśnie też wygląda, jeśli w tym USA nie jesteście, czy jest to po prostu taki jakby powód podany, że jakiś tam prawny być może, coś, nie mam pojęcia, czy oni to naprawdę będą weryfikować, także tego wam nie powiem, ale generalnie jeśli ktoś mieszka w USA, macie 18 lat, no to śmiało bierzcie udział, wtedy możecie dać mi znać właśnie w komentarzach i na przykład podzielić się jakimiś informacjami, jeśli oczywiście będziecie mogli, na czym to polegało. Tutaj oczywiście pamiętajcie, jest taki odcinek informacyjny, tylko ja niestety nie mam też jakichś dokładnych informacji, na jaki temat jest to przeprowadzone. Moim zdaniem po prostu tutaj Epic Games i też oczywiście według klików, które właśnie nazwę, Epic Games będzie chciał po prostu bardzo dobrze podać jakieś wasze opinie i po prostu z tego powodu będzie brał udział. Też nie mam pojęcia właśnie, jak to wygląda w przypadku na przykład ilości zgłoszeń, jak dużo osób może się zgłosić, bo też takiej informacji niestety nie znalazłem, ale wydaje mi się, że tutaj oczywiście wszyscy być może udziału nie będą mogli wziąć, no chyba, że po prostu tych chętnych nie będzie aż tak dużo. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Być może po prostu będzie to jakieś losowanie. W tym momencie, jak nagram ten film, jeszcze takich danych nie ma, ale też tam promocja jakby wyciekła dosłownie, no tutaj chyba dzień temu, także też nie jest ona jakaś mega długo już, tylko przez to, że po prostu leakerzy już tutaj tweetują, no też ludzie się dowiedzieli, szczególnie za granicą, no bo jeśli ktoś śledzi właśnie te profile leakerów, no to prawdopodobnie pozna tutaj większość takich szczegółów. No i moim zdaniem fajnie, że Epic Games coś takiego robi, pomimo tego, że promocja nie jest skierowana do nas, no to mimo fajnie, że chcą jakby poznać to zdanie graczy, no i tak jakby tym wymogiem, żeby wziąć udział, jest właśnie to granie Fortnite, jest właśnie wymaganiem, żeby być tym graczem, także no fajnie, że po prostu coś tutaj starają się do nas robić, no bo mi się wydaje, że to po prostu wyjdzie na plus. Dajcie feedback, co wy o tym sądzicie, ja oczywiście jestem mega zajarany, ciekawy jestem, co z tego wyjdzie, czy naprawdę coś mega fajnego niedługo dostaniemy, a jeśli jesteś moim widzem, to zachęcam cię do wybicia naszego Discorda, Instagrama, będzie mi mega miło, jak wybierz, także zachęcam, wszystkie socjale są w opisie, a i również jeszcze pod koniec zachęcam do walnięcia subika, łapeczki w górę, bo niedługo będziemy wbijać 70 tysięcy słów, także mega dziękuję. No i tutaj chciałbym jeszcze życzyć wszystkim wesołych świąt tak na koniec, bo jest to już tutaj taki świąteczny odcinek troszkę, także wszystkiego dobrego na święta, dużo zdrowia, szczęścia, no i żeby po prostu wszystko wam się układało. To było na tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego, siema!